Witam wszystkich. Przyjechałem po mój pre-order do Carysa. Carys to taki sklep w Anglii, bardzo podobny do Media Expert w Polsce lub RTV AGD. W Carysie poprzez stronę Carphone Warehouse, w którym jest też sklep w środku, zamówiłem sobie w preorderze 9 września iPhone'a 14 Pro. Zamówienie miało być wykonane do 16 września. Mamy 16 września, a ja jestem już po swój preorder. To ja idę do sklepu po mój telefon i zaraz wracam. Zapraszam. A więc tak, iPhone już jest, wygląda jak każdy iPhone z modelu 13 lub 12, w zasadzie niczym się nie różni. Nie zamawiałem innego koloru niż tradycyjny, nie chciałem tego koloru fioletowego, taka ciemna, no nie wiem. Generalnie chciałem mieć w kolorze silver. To jest taki biały ze srebrnymi ramkami. Generalnie to jeszcze zamówiłem sobie 256 GB. Unboxingu nie będę robił w domu, ponieważ chciałem zrobić go sobie w samochodzie i już go używać, więc to będzie taki niecodzienny unboxing. Zapraszam. Telefon rozpakujemy sobie w samochodzie, ponieważ już nie mogę się doczekać i podejrzewam, że wy również, mimo iż pewnie widzieliście nie jeden już unboxing w tych pierwszych preorderach, zapraszam na mój. A więc tak, pudełko w zasadzie jest takie samo jak w 13 czy w 12, taki cienki placek. Jedynie co mnie martwi, ponieważ dawno nie zmieniałem telefonu, pewnie zapytacie się, jak dawno? No, czasu X-a lub dziesiątki, więc dawno. No to co, nie zwlekajmy, rozpakujmy go. Jedna banderolka i druga. Klas. Uwielbiam to robić. Tak to wygląda. Mamy biały. iPhone'ik ze srebrną ramką. Bardzo podoba mi się ten chrom. Jest mega chromowy. Czemu nie wybrałem nowego koloru? No raz, że no mam już ten grafit czarny, taki można powiedzieć czarny grafit z dziesiątki. No chciałem trochę inny kolor, chciałem odejść już od tej czerni, chciałem odejść od tych fioletów, tego ciemnego fioletu. No akurat ten ciemny fiolet nie za bardzo mi się podobał. Tutaj zobaczycie sobie ten kolor fioletowy, jak i czarny i złoty. No, natomiast ja chciałem taki, nie? Ktoś powie, nie musisz się martwić, nie będziesz miał odcisków palców. No, tu jest taki mat i podejrzewam, że nie będzie on już taki
odciskowy, nie? Nie będą się tutaj odbijać odciski, tak jak na przykład na tym. Generalnie ja używam sobie taką ochronę, czyli takiego case'a na telefon, żeby mi się ten telefon nie rysował z tyłu, ale i tak gdzieniegdzie, tak jak widać, no są odciski palców, mimo że teraz prezentację robię wam w białych rękawiczkach, to jak używam sobie dłońmi, no to wszędzie te paluchy widać. No generalnie chciałem mieć już taki telefon, na którym tego nie będzie widać. Biorąc pod uwagę wielkość kamery, no to ja tu miałem taką małą kamerkę z tyłu i to wyglądało tak fajnie, skromnie, a teraz będę miał takie wielkie, duże kółka, więc no biorąc pod uwagę wygląd tego telefonu, broniłem się przed tym kanciastym w zasadzie formatem tego tej 14, dlatego też nie wziąłem sobie 12 ani 13, no bo myślałem sobie, że może 14 zrobią taką jak 10 kiedyś, nie? Taką, ten owalny będzie taki kształt. No ale no dobra, co mamy w pudełku? W pudełku skromnie, niestety iPhone zrobił drogie telefony, ale cały czas skromnie, nic ciekawego. Mamy standardowo kabel, z jednej strony jest USB typ C, a z drugiej strony mamy Lightning, co mnie cieszy, bo dalej będę mógł używać sobie swojego kabla z Lightningu. Tu mamy jakiś pakiet papierków, kiedyś to było miejsce na wtyczkę i na słuchawki, a teraz płacimy grube pieniądze i nawet wtyczki nie mamy do tego telefonu. No szkoda, bo telefon jest z ładowaniem 20-watowym, no i wypadałoby mieć już taką wtyczkę 20-watową, a tą, którą ja mam w domu do 10, to jest 5-watowa, no będę musiał sobie zakupić. No szkoda, że płacąc, nie wiem, w Polsce ile by taki telefon kosztował, 6200 dajmy na to, albo ten 14 Pro Max będzie kosztował w granicach 10 tysięcy, no to nie mamy wtyczki w tej kwocie, no słabo. No, wyrwijmy sobie folikę. No kapitalne, bardzo podoba mi się ten notch, że jest taka mała wyspa tutaj. Na czarnym tle widać tak, jakby to były dwie takie małe wyspy, bo jest kamerka i tu mamy chyba, zdaje się, tą funkcję tej czułości, czyli czytnik twarzy. Zastanawiałem się, gdzie umieszczą głośnik, ale jest tu takie małe wcięcie na głośnik tutaj. W stosunku do mojej dziesiątki miałem takie, ten notch był, wiadomo, większy. Mam teraz przygaszony, ale postaram się go wam zaraz załączyć. Nie chciałem, żeby ktoś do mnie dzwonił w tym czasie, a to może go przyciszę. I spróbujemy załączyć też tego. Ja jeszcze, aura zimowa. A więc tak, jeśli porównamy sobie po prostu tego notcha górnego w dziesiątce, on niewiele się różni od tego w 13. Jest może troszeczkę większy, w 13 będzie znacznie mniejszy. Natomiast tutaj w 14 mamy tą wyspę taką małą i ona naprawdę wygląda fajnie. Ja generalnie zastanawiałem się, czy to nie będzie paskudnie wyglądać, ale powiem wam szczerze, nawet bardziej mi się podoba niż tutaj przy tej wielkości tego notcha. Także ten tu rewelacja. Ale wracając do 13. Zastanawiała mnie jedna fajna rzecz. Słyszałem, że te 14 miały wychodzić w eSIM-ie. Tu mamy wejście na kartę. Jestem już znacznie spokojniejszy, dlatego że będę mógł sobie swoją kartę wrzucić i zaraz będę mógł korzystać z tego telefonu. Wystarczy, że sobie sparuję telefon, przerzucę sobie wszystkie dane i już mogę używać. Także pod tym względem spoko. Tutaj nadal nic się nie zmienia w stosunku do głośników. Porównanie do dziesiątki może słabiej będzie wyglądać niż w porównaniu do trzynastki. W trzynastce ten dół
będzie praktycznie taki sam jak w 14, czyli z tej strony mamy mikrofon, z tej strony mamy głośnik i tak samo miałem w 10, tu akurat nic się nie zmienia. Na górze też mamy głośnik, ja mam takie wcięcie już w noczu, a tutaj mamy to nad noczem, czyli taki głośniczek też, czyli generalnie no jestem zadowolony. Ta kamerka no bardziej wystaje, niż w 13. Słyszałem, że w 13 jest dużo mniejszy w stosunku do 10. Jeżeli ktoś planuje sobie zmienić telefon, no to polecam jak najbardziej zmianę na 14. Jeśli chce mieć lepszy aparat. Ja generalnie nie chciałem sobie kupować 13 tylko dlatego, że 13 dalej miała 3 razy po 12 megapiksela tylny aparat i powiedziałem sobie, że jak iPhone zrobi coś lepszego, czyli zrobi na przykład kamerę tylną 48 megapiksela, to ja w to wchodzę i tak jak widać zresztą zrobił i powiem wam szczerze, jestem mega zachwycony tym kolorem, generalnie ładnie się prezentuje w tym kolorze ta kamerka z tyłu, więc no ja jestem akurat zadowolony. Dokupiłem sobie też na szybko oczywiście takiego budżetowego case'a, więc zaraz sobie przyłożymy do case'a i zobaczymy jak on wyglądać będzie w tym case'ie. Pięknie. I włożymy w to telefon. Dlaczego przezroczystą sobie kupiłem? Po to, żeby ładnie było widać ten telefon z tyłu. Ale zamówiłem sobie już oryginalny case do tego iPhone'a i zobaczymy jak to będzie wyglądać. A więc tak, ja jestem z telefonu jak i z case'a zadowolony. Bardzo fajnie on się prezentuje w tym właśnie przezroczystym case'ie. Takie ma fajne oznaczenie IP 14 Pro. Dlaczego wybrałem sobie taki przezroczysty? No dlatego, że w 10 też miałem taki przezroczysty z tymi kantami i parę razy telefon mi upadł i generalnie nic się na rogach nie stało, szybka się nie zbiła. No i on też, ta ramka tak troszeczkę wystaje ponad szkło. Oczywiście tutaj na tą, na ten front nakleję sobie szkło ochronne, żeby po prostu nie rysować tego telefonu gdzieś tam w kieszeni od kluczy czy od jakichś monet, które się walają. Natomiast tutaj z tyłu no ten, ta kamerka tak bardzo odstaje, no i ta ramka, która tutaj jest, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, nie pokryje całości tej kamerki, czyli generalnie no lecimy uważać, żeby nam się nie porysowało, aczkolwiek może uda mi się zamówić jakąś ochronę na tą tylną kamerę, ale to już w następnych częściach. Także porównanie jeśli chodzi o kamerki w stosunku do 10, jak i do Samsunga Ultra 22 zrobię wam w następnym filmiku, to porobię wam jakieś fajne fotki i zrobimy sobie porównanie kamerek przód i tył. No i tyle na dzisiaj. Z zakupu z telefonu ja jestem bardzo zadowolony, mimo iż dałem 1209 funtów przez Carphone Warehouse. Stronkę oczywiście dostaniecie do wglądu, gdyby ktoś chciał sobie zamówić, link będzie w opisie. I tak jak widzicie, telefon można obsługiwać w takich tych rękawiczkach, także ja jestem mega zadowolony, bo to są moje rękawiczki do prezentacji i do unboxingów generalnie. Natomiast co? Ja jestem zadowolony z zakupu, mimo że ten telefon tak dużo kosztował. Dlaczego wybrałem 14? Ja mogłem wybrać tańszy model 13 Pro albo nawet 12 Pro. W Anglii gdzieś jeszcze można dostać 12 Pro, można spotkać na nawet nowe telefony 12 Pro na stronach wyprzedażowych. Taką stroną wyprzedażową jest sklep Argos i tu macie link do
tej strony, link do tej strony zakupu 13 Pro lub 12 Pro będzie też link w opisie. Poczytałem trochę i dowiedziałem się, że przeskok z 10 dobry będzie na 14. Mimo wszystko chciałem mieć już trochę lepszą kamerę. Natomiast jak będą się prezentować zdjęcia, to Wam zrobię osobny odcinek z porównania do 10. Mimo iż w 10 mamy też 12 piksela aparat i ultra szerokokątny, więc nawet robi świetne makro 10. Ja jestem zadowolony. Natomiast jak będzie wyglądać zdjęcie makro szerokokątnym i portretowy, jak i krajobrazowy, dowiecie się w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Jeśli unboxing w jakimś sensie Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Strzałeczka. Cześć.